Pogoda jest psia. Jest chłodno, nie jakoś zimno, ale chłodno, tak obrzydliwie. Nawet no deszcz w tej chwili nie pada, nic nie pada, jest obrzydliwie. Jest, nie wiem, która gdzieś pewnie 15 dochodzi. Jest wstrętnie, to natężenie światła takie ohydne, takie przefiltrowane przez chmury, światło słoneczne, strasznie mnie przygnębia. Dobra, wpadłem dzisiaj do sklepu zupełnie świadomie, do sklepu militarnego, żeby sobie kupić spajderko. No, bo mi się, to znaczy nie, właściwie kształt głowni, ten profil głowni nie bardzo mi się podoba, no ale chciałem mieć ten nóż. Jest spory, fajnie leży w ręce, jest lekki jednocześnie, taki delikatny, jest duży, ale delikatny. Kciuk fajnie się opiera tutaj na rampie i ten grzbiet bardzo fajnie wystaje. Rzeczywiście, no, w tym wypadku nie mam żadnych zastrzeżeń do profilu głowni. To nie jest taki typowy profil, typowy dla spajderko, bo one są, często mają jeszcze większy taki garb w miejscu, gdzie to oko jest umieszczone. I w ogóle to mi przypomina z boku jakiegoś łeb krokodyla czy innego gada. No więc wpadłem dzisiaj do sklepu, żeby sobie kupić ten nóż. No i niestety szajba mi odbiła i kupiłem sobie jeszcze jeden. I sprzedano mi to. To jest Sanrenmu 911, ale sprzedano mi to jako 910. Tak samo jak 913 sprzedano mi jako 910. Nie wiem, dlaczego tak jest. Być może dlatego, że głównie jest sobie, ma ten sam kształt, zrobiona jest z tego samego stopu. To jest prawdziwy 911 TI z okładzinami tytanowymi. Warto to podkreślić, dlatego że to on się jednak różni od tego z okładzinami w wersji satynowej. A różni się tym, że to mocowanie tak zwanego landiardu, kutasika, czy tam jakiegoś breloczka jest inne. W 901, w 910 w wersji satynowej to są takie przelotki, tuleje, tak jak w tych dwóch nożach. Tuleje, tuleje. Tutaj to jest zaślepione, jest przewiercone. Nie wiem, czy to będzie widać. No jest przewiercone tak poprzecznie. To jest taka baryłka przewiercona w poprzek. Nie oburza mnie jakoś to, że dystrybutor rozprowadza te noże jako 910, chociaż tak naprawdę to nie są 910 to wszystko. Czy z punktu widzenia narzędzia użytkowego, no powiedzmy, że tak. Natomiast konstrukcyjnie to nie są takie same noże. To jest nóż, który ma blokadę typu liner lock. Te dwa mają frame locki. Tutaj, no tutaj nie ma takiej opcji, ale tutaj w tym frame locku nie ma żadnego zabezpieczenia. Także jeżeli ktoś ma ochotę i siłę taką, może to zupełnie wyłamać na zewnątrz. W przypadku 910 prawdziwej nie ma takiej opcji, ponieważ tutaj jest założona blokada, która nie pozwoli na odciągnięcie frame locka poza obrys okładzin. A landa wyciągnąłem dlatego, że zwróciłem, no czy w sumie wali mnie to zupełnie. Natomiast nie rozumiem, dlaczego nóż firmy Enlan jest sprzedawany jako nóż firmy Sanrenmu. To nie jest to samo, to są dwie różne firmy. To tak jakby porównywać, no nie wiem, jakby Peugeot sprzedawać jako Renault. No mniej więcej na tym poziomie to się odbywa. Obie firmy robią noże, ale to są dwa zupełnie odrębne koncerny, są położone w innych kantonach, w Chinach. Także nie mam pojęcia, o co tu chodzi. I to nie są żadne firmy matki, firmy córki, firmy dzieci, tylko dwie odrębne firmy. No chyba, że ktoś się uprze i powie, że wszystkie samochody francuskie to jest
jedna rodzina. Peugeot, Renault, nie wiem jakie tam, czy tam są jeszcze, Citroen. No okej, no można i tak. No. Mam nadzieję, czy nie wiem, czy nadzieja jest matką głupich. Ja czekam po prostu, aż się pogoda jakoś wyklaruje, żeby się wybrać gdzieś na jakąś fajną, przyjemną wycieczkę. Bo teraz jest obrzydliwie, to nie chce mi się, nie chce mi się, ja tylko siedzę w domu i wpieprzam jakieś serniki, makowce i inne rzeczy. Przybieram na wadze i czy na masie, masę zwiększam. No i tak mi się tutaj dziwnie to robi. No i dlatego właśnie szajba mi odbija i kupuję coraz więcej scyzoryków, chociaż nie jest mi to do niczego potrzebne.